Petunio, dopiero zaczęliśmy. No wiem, ale musicie pozwolić mi dosmaczyć wasze pojazdy. Masz zamiar zjeść nasze pojazdy? Nie, głuptasie. Chciałam tylko powiedzieć, że mogę sprawić, by działały szybciej. Wtedy będziemy jeść zupę, zanim zdążysz się obejrzeć. Ale warzywa muszą wyrosnąć. To wymaga czasu. Za to pojazdy podlasować możemy. Tak! Czas na rozładowanie nawozu do ogrodu. Pomogą ci w tym dwa silniki odrzutowe. I tak to ja mogę pracować, kuchoni. Ściany szklarni nie powinny tak stać. Ani tak. Ani tak. Zaciągnijcie hamulce ręczne. Co za tempo. Za szybkie. Nic mi nie jest. Cóż, szklarnia wyszła dość dziwnie. Dobrze, może nieco przesadziłam. Zdemontuję te silniki odrzutowe. Świetnie. Okazuje się, że pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Ona jest już w środku, prawda? Pierwsze śliwki robaczywki. Zbudowałam sekcję na pomidory, ziemniaki i brokuły. Dobra robota, Petunio. Pozostało tylko wysiać nasiona. Wszystko jest już przygotowane. Zaczekaj, Petunio. Nasiona należy przykryć warstwą ziemi, a nie po prostu je wysypać. Trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Skoro nalegacie... Och, drogi dziadku, gdybyś tylko mógł nas teraz zobaczyć. Jesteś moją najukochańszą wnusią, Petunio. Naprawdę? Jej, ty też rozmawiasz z kartkami? A już myślałem, że tylko ja tak mam.